Cześć, witam Was na drodze do Kuźnic. Plan na dzisiaj: zadnij granat. Dotarliśmy do Kuźnic, teraz kierujemy się na Żółty Szlak w stronę Doliny Jaworzynki. Dolina Jaworzynki, hala gąsienicowa, 2 godziny. Dotarliśmy na przełęcz pomiędzy kopami, teraz na murowaniec. Jesteśmy w murowańcu, chwila przerwy i lecimy dalej. Jest strasznie zimno, opuszczamy właśnie murowaniec i kierujemy się na czarny staw gąsienicowy. Czarny staw gąsienicowy, 30 minut. Na nagraniu może czego nie widać, ale ładnie niebo widać, rozgwieżdżone. Będą dobre warunki dzisiaj. Dotarliśmy nad staw, właściwie już docieramy. Tafla trochę niepewna, więc naokoło ciśniemy do koziej dolinki i stamtąd prościutko na zadni granat i oczekiwanie na wschód słońca. Staw minęliśmy, jest tam gdzieś w dole. I teraz trzeba będzie przekroczyć jakby kolejny próg doliny. Tutaj przed podejściem na ten pierwszy próg znaleźliśmy wielką jamę śnieżną, takie iglo. Właśnie obchodzimy zmarzły staw. Tu już gdzieś przed nami jest nasz zadni granat. Dotarliśmy do koziej dolinki, ale znaku nie widać. Albo przysypany, albo go nie znaleźliśmy. No i teraz kierujemy się na zadni granat. Zadni granat zdobyty. W sumie wejście bezproblemowe. Wszystko tak jak było zaplanowane. Mikołaj też dotarł. Tam mamy Świnicę, Giewont, Lewawia Góra. Tutaj Koziwier. Zostawiamy plecaki i rzeczy na zadnim granacie i przejdziemy się tutaj na pośredni.
średni granasz mamy. W sumie zbytnio się nie różni widokiem od zadniego. Wracamy na zadni granacz. Już w połowie drogi powrotnej jesteśmy. Z powrotem zadni granat. I plan jest taki, że schodzimy tą samą drogą do Koziej Dolinki. Jest jeden pomysł, żeby pójść tam przez Kozią Przełęcz do 5 stawów. Tam dwie osoby właśnie schodzą. Może się to uda, zobaczymy. Tam jest zadni granat, stamtąd zeszliśmy. Tam jest Mikołaj, a tam jest Kozia Przełęcz. Przed chwilą dwie osoby stamtąd schodziły, więc mamy ładnie ślad założony. I lecimy przez Kozią Przełęcz do 5 stawów. Więc zaczynamy podejście. Kawałeczek jest, ale damy radę. Udało się dotrzeć. Tu mamy drabinkę. Tu mamy zejście. Będzie moc. Jest konkretnie. Tam Ania Krywań się pokazał. A tędy wchodziliśmy. Mikołaj jeszcze walczy. Zaraz też zdobędzie przełęcz. I pięknie. Zejście już za nami. Teraz do schroniska trochę się ogrzejemy i polecimy gdzieś dalej. Zostawiliśmy wszystkie rzeczy w schronisku i sobie wejdziemy na Koźwier. Tu widać szczyt Koziego Wierchu. Parę ludzi tam się przewija. Tam już jest szczyt. Tam jest zadni granacz, który dzisiaj trenowaliśmy. Niesamowite, ile udało się przejść.
Tak więc w tym momencie opuszczam już zbocza Koziego Wierchu. Szczyt zdobyty, całkiem fajne, ale podejście było no dość długie. Teraz kieruję się tam, znowu do schroniska, odpoczynek i pewnie już będziemy zwijać do domu.